Cześć, właśnie dostałem pytanie na maila od jednej z czytelniczek mojego newslettera. Był to newsletter na temat listy mailingowej, i tutaj pani Edyta napisała tak: lista mailingowa jak najbardziej, tylko jak ma się do tego firma projektowa? Wykonujemy projekty technologiczne lokali użytkowych, czyli komercyjne sklepy, restauracje, hotele, spa, zakłady produkcyjne, przychodnie, gabinety. I teraz, jak w przypadku takiego biznesu prowadzić listę mailingową? Więc. Tutaj, oczywiście, na początku to się wydaje trochę sytuacja beznadziejna, no na zasadzie jak dotrzeć do tych osób, w jaki sposób one w ogóle jeszcze będą miały czas, żeby czytać jakieś maile, newslettery. I tutaj, odpowiedzią jest: znaczy, trzeba sobie, żeby znaleźć odpowiedź, trzeba sobie zadać właściwe pytanie. Czyli pierwsze pytanie dotyczy ludzi. Zawsze jak. Gdzieś powiedzmy rozpracowuję, tworzę strategię dla jakiegoś biznesu. Na przykład, bo to akurat chodzi o strategię kontentową, to nie chodzi tylko o newsletter, bo za chwilę ci to wyjaśnię, bo to trzeba mieć całą strategię na to, żeby tego klienta pozyskać. Ale pierwsze pytanie to jest, kto jest tym klientem? Bo tutaj, jak powiedzieliśmy sobie, mamy na przykład osoby, które szukają, chcą zaprojektować sobie restaurację, czyli może być to przedsiębiorca, który już prowadzi restaurację no i chce sobie otworzyć kolejną restaurację, tak, powiedzmy w jakimś innym mieście no i szuka projektanta, kogoś kto zrobi, zaprojektuje ten lokal mamy też grupę tutaj lekarzy, tak, bo mamy jakieś tam powiedzmy hotele spa, znaczy w tym przypadku przychodnie gabinety, więc to już jest troszeczkę inna grupa odbiorców, aczkolwiek łączy ich jeden cel, chcą sobie zaprojektować jakiś nowy lokal użytkowy no i mamy też taką grupę po prostu przedsiębiorców, tak, którzy gdzieś tam robią po prostu interesy i szukają projektantów który na przykład stworzy im coś nowego. Dzisiaj na przykład słuchałem podcastu o pewnej, pewnej osobie. Taki bardzo fajny, starszy człowiek, który opowiadał o, o tym, jak projektował jedną z takich pierwszych w Polsce klinik. No i tam tę klinikę zaprojektowali młodzi architekci, i tam jakiś, powiedzmy, też brali pod uwagę psychologię wnętrz w amerykańskich szpitalach. No i jak zaprojektowali tą tak po komunie jedną z pierwszych e, takich przychodni dużych w Polsce znaczy nie przychodni, to było bardziej e, takie centrum medyczne. To po prostu ludzie byli pod wrażeniem. Więc na przykład mamy takiego przedsiębiorcę, który szuka projektanta, który zaprojektuje coś nowego, coś, co będzie e, przez długie lata, e, jakby nie, nie zestarzeje się ten projekt, czyli będzie ponadczasowy. E, no to zadajemy sobie pytanie, kto jest, tym, kto jest tym klientem. No to mamy przedsiębiorców tam powiedzmy z różnych branż. I, I teraz tak, zanim te osoby zlecą pracę projektantowi, mogą być to oczywiście właściciele firm, ale mogą być to też pracownicy, tak? Osoby decyzyjne w tej firmie, to jest przedsiębiorca ale mamy też osoby, które mogą wpływać na tą decyzję. Więc musimy stworzyć treści dla osób, które są na tym etapie, że szukają projektanta, czyli mają pomysł na to, jak na przykład otworzyć nową restaurację. Więc te osoby na pewno na swoim etapie poszukiwania tego projektanta, no to gdzieś muszą sobie zadawać pytania. Czy pytają się znajomych, czy mają jakieś swoje doświadczenia, znają jakichś tam projektantów, czy też właśnie wpiszą w Google jakieś tam, powiedzmy, opinie na temat projektantów, więc już tutaj masz klucz. Jeżeli ktoś wpisze, szuka projektanta, wpisze na przykład zapytanie, nie wiem, dobry projektant, polecany projektant, opinie o projektantach, w danym mieście, dobry projektant dla gabinetu, no to na przykład znajdzie opinię. To już jest jakaś treść na, naszą, na naszej stronie, która powinna gdzieś tam się znajdować. Więc pierwsze pytanie: mamy już osoby, tak? Wiemy, kto jest tym odbiorcą naszej treści. No to kolejne elementy musimy sobie zadać pytanie: najlepiej było porozmawiać z tymi osobami. Czy jak już przychodzi do nas ten klient, który mówi OK, chciałbym, żebyście mi zaprojektowali powiedzmy spa, czy jakiś gabinet dentystyczny, no to możemy sobie z tymi osobami rozmawiać, zadać pytanie, a czy mógłbym się dowiedzieć, jakie, były, jakie ma Pan pytania odnośnie tego projektu, od czego Pan zaczynał, czy też pani. No i wtedy mamy już pytania, które te osoby sobie zadają, zanim w ogóle już napiszą do tego architekta. Więc jeżeli znajdziesz te pytania, nie wiem, na przykład może być to pytanie, jak powinien wyglądać nowoczesny lokal. Jak lokal wpływa na pacjentów, albo jak wygląd lokalu, albo kolorystyka lokalu wpływa na sprzedaż zabiegów. No i jeżeli ktoś zadaje takie pytania, zanim w ogóle napisze do projektanta, no to warto by było. Na przykład na takie pytanie odpowiedzieć na blogu, więc jak on to wpisze sobie w Google, wejdzie na Twojego bloga, no to znajdzie Ciebie, tak? I zobaczy sobie, o ta osoba dużo odpowiada na wiele pytań, które ja mam teraz, zanim w ogóle e, zgłoszę się do takiego, do takiego architekta. No i tutaj już masz miejsce właśnie na newsletter, bo ta osoba jak wejdzie na tego bloga, no to nie przeczyta tego wszystkiego naraz, no bo to jest przedsiębiorca, który ma nie za wiele czasu, więc on sobie tam wejdzie, e, przejrzy, przeczyta na przykład jeden artykuł, dwa. To zależy oczywiście, ile ma czasu, ale gdzieś tam bardzo szybko wyjdzie. On będzie, cię, będzie chciał do ciebie wrócić, ale może nie pamiętać domeny, więc na przykład zaproponuj mu, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach, jeżeli chcesz sobie przeczytać e-booka, PDF gdzieś tam przed zaśnięciem, albo nie wiem, dostać odcinki naszego podcastu to zapisz się na newsletter. No i wtedy wrzucamy tą osobę do naszej listy mailingowej. Tak brzydko mówiąc, on się zapisuje, oczywiście wszystko zgodnie z RODO, i tam możemy kolejne treści przygotowywać go. Czyli osoba zanim w ogóle powie, Ty będziesz tym architektem, Ty mi zaprojektujesz ten lokal, no to ta osoba. Jest jakiś okres czasu, czasami to może być rok, zanim on podejmie tę inwestycje i szuka informacji. Więc do tej osoby już możesz pisać. No i teraz, gdy ta osoba podejmie decyzję, że OK, już jest kredyt, tak, powiedzmy, czy z jakichś innych źródeł finansowania budujemy ten lokal, potrzebujemy projektanta. No, to ta osoba wiadomo, że na 90% zgłosi się do ciebie, no bo czyta Twoje artykuły, dostaje od ciebie maile, widzi, że ty się na tym znasz, że się angażujesz, że, to jest, że działasz z pasją, że dużo na ten temat piszesz, że dużo na ten temat wiesz i jesteś w, tej, w oczach tej osoby już ekspertem, więc w taki sposób to powinno zadziałać. Oczywiście warto to by było gdzieś tam wspierać reklamą w Google Ads, czyli dawne Adwords, żeby ta osoba, jak wpisze w Google jakieś zapytanie to żeby trafiła właśnie na Twojego bloga. Warto, żeby oczywiście była też strona firmowa i gdzieś tam, żeby te osoby po prostu wchodziły, tak, architekt, spa, projektowanie, spa, żeby te osoby, które już wpisują te słowa kluczowe, żeby też Cię znajdowały. No i tam mamy ten piksel i w pixel Facebooka i powiedzmy ten remarketing z Google Ads, czyli po prostu wystarczy teraz wkleić kod. Google Analytics to są już takie techniczne sprawy, ale chodzi o ten remarketing, czyli osoba szuka architekta, wchodzi sobie na Twoją stronę, rozgląda się, no ale jeszcze powiedzmy jest rok do podjęcia decyzji. No to wtedy, jak ta osoba, na przykład, za pół godziny sobie wejdzie na ONET, to, czy na jakiś inny serwis, to jej się wyświetlają Twoje reklamy, czyli będą na przykład wejść, poczytaj na blogu, czyli żeby, żeby ta osoba się doedukowała i tam możesz budować listę mailingową. Jak wejdzie sobie na Facebooka. No to też, żeby się pojawiały, już może nie bezpośrednio wróć i poczytaj o naszych, nie wiem, o naszej ofercie czy o naszych opiniach, tylko na przykład poczytaj sobie artykuły na blogu. No i znów wchodzi na tego bloga, zapisuje się na twój newsletter, i tam na newsletterze piszesz na przykład sobie taką kolejkę maili, które co trzy dni będą te osoby, tej osobie wschodziły na skrzynkę, czyli jakimś pracownikowi, i będą edukowały, czyli odpowiadały na jak najwięcej pytań, które osoba. Szukająca projektanta takiego lokalu będzie zadawała. No i tak to funkcjonuje, tak się buduje tę listę. Oczywiście warto to wspierać na przykład YouTube'em, bo część osób, jedna osoba woli sobie poczytać, druga woli gdzieś tam sobie pooglądać. Inni na przykład będą sobie słuchali podcastu, jak gdzieś tam wracają. Na przykład pracownik, który zajmuje się inwestycjami, no to jak wraca dwie godziny z pracy do domu, gdzieś tam pod Warszawą, no to wiadomo, że on sobie może posłuchać podcastu. Czyli warto by było też prowadzić podcast. No i teraz pytanie, o czym architekt, który projektuje wnętrza takich lokali użytkowych, może nagrywać podcast? No, jest setki pomysłów, tak może być to BHP, może być psychologia wnętrz, jakie teraz kolory są w modzie, co, co zwiększa sprzedaż w lokalu gastronomicznym, w takim, w takim, jak u, u, zaprojektować lokal, żeby pracownikom się tam łatwiej, lepiej pracowało, jakie są trendy, kto dostał nagrodę, jest setki tematów i ta osoba sobie jedzie i słucha. I najpiękniejsze jest to w tym jest to, że jak to zrobisz raz, no to to pracuje na ciebie latami. Ja teraz nagrywam ten filmik, gdzie odpowiadam jednej osobie, czyli dostałem jedno pytanie na, na maila od jednej osoby, która jest architektem, ale zatytułuję ten temat powiedzmy, jak zapisać czy powiedzmy, jak tworzyć content dla biura architektonicznego i przez lata ten jeden filmik będzie mi przyciągał osoby, które są architektami i mają ten sam problem. I ty możesz to zrobić, możesz zrobić to samo. Jeżeli jeszcze do tego architektura i te wszystkie elementy są twoją pasją, to pamiętaj, że tutaj działa to sprzężenie zwrotne że jeżeli będziesz pomagał w tych mediach społecznościowych, czy to jest YouTube, blog, live, czy to jest fanpage, czy właśnie powiedzmy newsletter, jeżeli będziesz pomagał tym osobom, będziesz je wspierał, no to też to ciebie też nakręca, czyli będziesz szukał czy też szukała sposobów, żeby się rozwijać. Jak się rozwijasz, to jesteś teraz lepszym architektem. Jak dostajesz pytania od tych ludzi, którzy się przygotowują do powiedzmy zlecenia architektowi pracy nad danym lokalem, no to też musisz się rozwijać, bo tak jak ja powiedzmy, jeżeli prowadzę cztery, czasami nawet pięć razy w tygodniu dwugodzinne webinary i tam mam pytania użytkowników i za każdym razem to jest inna branża praktycznie i są to inne pytania. Więc ja muszę na żywo kombinować, muszę rozwiązywać problemy, muszę się douczyć. Jeżeli na przykład pokazuję coś na żywo, to jak wiesz, w większości przypadków nie wszystko zadziała tak jak trzeba, więc też muszę się uczyć cały czas i się rozwijać. Więc tworzenie treści. Powoduje, że ty się stajesz lepszy i ludzie dostają od ciebie też gotowe rozwiązania, czyli też ten świat, ten, ta branża staje się lepsza i fajniejsza. Więc wierzę, że wytłumaczyłem ci, jak to działa. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, zasubskrybuj, bo na pewno będzie więcej. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia. Cześć.